Piotr Lisiewicz, to jest program W Punkt, wieczorne pasmo Telewizji Republika, a moim gościem jest pan europoseł Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość, europejscy konserwatyści i reformatorzy. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Za chwilkę porozmawiamy o czymś zupełnie rewelacyjnym, co ujawnił pan poseł, o poparciu Władimira Sołowiowa, tak, tego najgorszego propagandysty Putina, który grozi nam bronią atomową, dla Radosława Sikorskiego. Ale rozpoczynamy od tego, co wydarzyło się dzisiaj w Europarlamencie. Wystąpienie Tomasza Sakiewicza, który poinformował eurodeputowanych z różnych krajów o tym, co dzieje się w Polsce, o cenzurze ze strony międzynarodowego koncernu, ze strony stacji TVN, która bardzo nie chce, żeby mówić o niej, że kłamie, że manipuluje, chce zabezpieczenia, uniemożliwienia mówienia tego. Jak zwrócił uwagę Tomasz Sakiewicz, dotyczy to w szczególności materiałów obciążających Putina za katastrofę smoleńską. Eurodeputowani PiSu wystąpili w tej sprawie do kierownictwa Discovery. Dlaczego? Tak, to prawda, to ważne wydarzenie w Parlamencie Europejskim. Najpierw odbyła się konferencja prasowa, później pan redaktor Sakiewicz wystąpił także na posiedzeniu naszej frakcji. Ta frakcja składa się z reprezentantów kilkunastu krajów, członków Unii Europejskiej, i rzeczywiście jego wystąpienie zrobiło spore wrażenie. Ze zdziwieniem przyjmowano informację, że w XXI wieku mogą być stacje telewizyjne, dziennikarze, którzy posuwają się do działań o charakterze cenzuralnym. No ale taka jest niestety rzeczywistość w Polsce. Nie wiem, jakie przyniesie to rezultaty, ale moim zdaniem dla Discovery i dla TVN-u w Polsce to są informacje bardzo niekorzystne, bo rzeczywiście można powiedzieć tak, że w Parlamencie Europejskim jest bardzo dużo różnego rodzaju wydarzeń. Teraz mamy tę aferę korupcyjną, więc ona, można powiedzieć, przesłania wszystko, ale rzeczywiście na dźwięk słowa cenzura, bo jednak nawet te środowiska o charakterze liberalnym i lewicowym reagują nerwowo. Tutaj na Zachodzie przyjęło się, że właśnie próba wpływania na blokadę informacji, cenzurowanie różnego rodzaju informacji, to jest sytuacja absolutnie antydemokratyczna. I w związku z tym, niezależnie od tego, kto to robi, należy to potępić. Więc rzeczywiście tego rodzaju informacje wzbudziły spore zainteresowanie i przede wszystkim zdumienie, że w takim kraju jak Polska może dochodzić do tego rodzaju sytuacji. Co więcej, robi to stacja telewizyjna, która jest częścią amerykańskiego wielkiego koncernu. No właśnie, kiedy mówimy o współpracy polsko-amerykańskiej, bardzo często obok geopolityki pojawia się wspólnota wartości, wspólne umiłowanie wolności. Wiadomo, nasze wspólne tradycje, Tadeusz Kościuszko, Kazimierz Pułaski, to wszystko jakoś zawsze wpływało. Różnie z tymi relacjami bywało, ale ta wspólnota wartości jest czymś, co może tą współpracę wzmacniać. Z drugiej strony mieliśmy Discovery działające w Rosji. Dopiero w marcu doszło do wyjścia Discovery z Rosji. Jak pan ocenia, co tu może wchodzić w grę? Dlaczego jest tak, że stacja TVN, praktycznie założona przez służby specjalne komunistyczne, stacja, która określonych dziennikarzy promowała, dzisiaj będąc w rękach tego koncernu, nadal promuje tych samych ludzi i te same nazwiska i ten sam przekaz, bo to jest bardzo zastanawiające. Już nawet nie chodzi o przekaz ideologiczny, że na przykład, nie wiem, w sprawach LGBT może wyrażać poglądy,
które są, nie są bliskie większości Polaków, ale chodzi o takie sprawy no już bardzo zasadnicze, jak sprawa smoleńska, jak sprawa chociażby tych rzeczy wojny hybrydowej, która dzieje się na granicy z Białorusią. Co my o tym wiemy i jaki to jest pana zdaniem mechanizm? Znaczy rzeczywiście to jest jakby od strony kapitałowej no można rozumować tak, skoro na funkcjonowaniu jakiegoś podmiotu gospodarczego w Polsce się zarabia, no a pewnie TVN nie jest stacją deficytową, to wszystko jest okej. Natomiast no, nie sądzę, żeby Amerykanie, nawet jeżeli chodzi o te prywatne korporacje, byli w stanie zaakceptować tego rodzaju zjawiska, że no, ich podmioty gospodarcze funkcjonujące na świecie zachowują się w sposób no, łamiący podstawowe zasady demokracji. Mówiąc szczerze, nie bardzo wiem, dlaczego Discovery toleruje tego rodzaju zachowania swojego podmiotu gospodarczego w Polsce, no ale jest tak, jak jest. Myślę, że to, co robimy w parlamencie i dobrze, że pan redaktor Sakiewicz w Parlamencie Europejskim się pojawił, że to jest bardzo duży kłopot zarówno dla TVN-u jak i Discovery. Oczywiście, no, panie redaktorze, powiedzmy sobie otwarcie, tu jest wiele różnego rodzaju problemów i wszyscy na tę informację nie rzucili się od razu i nie chcą podejmować jakichś radykalnych działań, ale tego rodzaju historie, one za jakiś czas, no jednak moim zdaniem przyniosą określony skutek. Także ten koncern Discovery będzie musiał się zastanowić, czy tolerować tego rodzaju sytuacje, które, no co tu się dużo oszukiwać, być może przynoszą mu pieniądze, ale chluby jednak mu nie przynoszą. Panie pośle, przejdźmy do tego, co tak naprawdę wiąże się z tym, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, ale do czegoś, co pan ujawnił, co jest wręcz no niewyobrażalne, że to się stało. Władimir Sołowiow to jest najbardziej betonowy żołnierz Putina w rosyjskich mediach. Człowiek, który grozi Polsce atakiem rakietowym, mówi, że być może w takim ataku należałoby użyć także broni atomowej. Najbardziej absurdalna postać rosyjskiej propagandy, miotająca te groźby zagłady świata co drugi dzień. Mówi o Radosławie Sikorskim, że to w tej rusofobicznej Polsce być może jedyny rozsądny polityk i ten polityk jest w Polsce brutalnie atakowany. Radosław Sikorski znalazł obrońcę. Nasuwa się pytanie, czego jeszcze więcej trzeba, żebyśmy wiedzieli, kim jest do końca Radosław Sikorski? No myślę, że Radosław Sikorski nawet nie spodziewał się tego rodzaju wsparcia. Co więcej, zapewne tego rodzaju wsparcie go nie cieszy, bo rzeczywiście poparcie od tego człowieka no, obnaża jakby całą postawę Radosława Sikorskiego, no, byłego ministra spraw zagranicznych. Mówiąc szczerze, jak czytałem tego tweeta Sołowiowa, to byłem zdumiony, że z otwartą przyłbicą chwali Radosława Sikorskiego. Rozumiem, że docenia jego zasługi. No, rzeczywiście ta informacja związana z tym sabotażem na gazociągu Nord Stream 1 i Nord Stream 2 to była naprawdę, to znaczy ona w Polsce tak troszeczkę przemknęła, choć wywołała szok, ale na krótko. Natomiast w Stanach Zjednoczonych ona rzeczywiście spowodowała gigantyczną konsternację. To jest, no, jak pan redaktor doskonale wie, poprzez te umocowanie żony Radosława Sikorskiego, wiemy, że to jest bardzo silny związek z Partią Demokratyczną, która przecież ma pełnię władzy w Stanach Zjednoczonych. No i takie uderzenie skądinąd no, ważnej postaci w polskiej polityce, ministra obrony, a później ministra spraw zagranicznych, marszałka Sejmu i tak dalej, obecnie europosła, w politykę amerykańską, wywołało tam szok, zdumienie i szok.
I to nie jest tak, że Stany Zjednoczone jakby no przyjęły to, że tak się wyrażę, na swoją konstrukcję. Była ta informacja z Departamentu Stanu, że to jest, no mówiąc bardzo brutalnie, rosyjska propaganda i o tym zapomniały. Absolutnie nie. To jest, myślę, że Radosław Sikorski, jeżeli chodzi o politykę amerykańską, wydał na siebie wyrok tym tweetem. On już w polityce amerykańskiej absolutnie nie może być obecny. Amerykanie takich rzeczy nie zapominają. No i później ta druga historia związana z tym, że no Polska ciągle ma jakieś zamiary uczestnictwa w rozbiorze Ukrainy razem z Putinem. No przecież większego absurdu trudno sobie wyobrazić, ale on to parokrotnie przecież powtórzył. On nie powiedział tylko raz, tego raz przez przypadek, tylko powiedział to parę razy. Więc próbował to poza tym jeszcze uzasadniać. Więc to są historie no, wręcz nieprawdopodobne. No i okazuje się, że nie ma tutaj potępienia ze strony Platformy. Wręcz przeciwnie, jest obrona. Właśnie, panie pośle, nie mieliśmy ze strony Platformy żadnej wypowiedzi stwierdzającej to, co jest może najważniejsze, że Radosław Sikorski nie będzie szefem dyplomacji czy ministrem obrony narodowej w przypadku rządów Platformy Obywatelskiej. To więcej, pytany przez jedną stację radiową, Radosław Sikorski, czy wolałby być ministrem spraw zagranicznych czy ministrem obrony narodowej. To jeden z internautów tam chyba zadał takie pytanie. To tak skromnie się uchylił od odpowiedzi na to pytanie. Pojawił się w zasadzie jeden polityk opozycyjny, czyli Adrian Zandberg z Partii Razem, który powiedział, że to, że Sikorskiemu płaciły Zjednoczone Emiraty Arabskie, które w określony sposób podchodzą do praw człowieka, do praw kobiet, że to przekreśla Radosława Sikorskiego. To jest dość charakterystyczne, bo to jest radykalnie lewicowa partia, ale z drugiej strony nieumoczona w trzecią RP, nie brała udziału w, nie wiem, w tych prywatyzacjach, w różnych aferach trzeciej RP, w przeciwieństwie do jej partnerów na lewicy, chociażby z SLD. No i tu mamy taki głos, a ze strony pozostałych partii opozycyjnych mamy albo chowanie głowy w piasek, albo wręcz pan minister Siemoniak wychwala Radosława Sikorskiego, mówi, że to przecież polityk mający najlepsze kontakty na świecie po Donaldzie Tusku. Jaki to mechanizm powoduje, że opozycja, strzelając gola do własnej bramki, za wszelką cenę broni Radosława Sikorskiego? To rzeczywiście jest zadziwiające. Do tych głosów, które pan przywołał, wypada jeszcze wspomnieć głos pana Lęca, szefa regionu kujawsko-pomorskiego, który powiedział, że absolutnie dla Radosława Sikorskiego jest zarezerwowana jedynka, gdyby tylko chciał startować w wyborach do polskiego parlamentu. No, co pokazuje, że absolutnie nie, te jego występki, że tak się wyrażę, nie znajdują żadnego potępienia. Panie redaktorze, żeby za długo nie rozwodzić się nad tym problemem, mówiąc szczerze, po tych wypowiedziach i po tej frontalnej obronie przez czołowych polityków Platformy, bo nawet Donald Tusk w tej pierwszej sprawie zabrał głos i powiedział, że no właśnie, Sikorski no, ma taką ekstrawagancję, taką postawę. W wielu sprawach ma rację, więc była sugestia, że i w tej sprawie ma rację, że nie ma sensu zwracać mu uwagi. No, później, szczególnie teraz, w sytuacji tych jego historii z tymi dodatkowymi zarobkami, no, nie wiem, już ponad tygodnia się nie wypowiada, no, ale generalnie rozumiem, że tę postawę akceptuje. Więc no właśnie w tej sytuacji rodzi się takie pytanie, no co Radosław Sikorski ma na Donalda Tuska? Jakiego rodzaju informacje, że ten człowiek, zdając sobie sprawę, że Sikorski tego rodzaju wypowiedziami szkodzi Platformie, no i szkodzi Polsce, reaguje tak, jak reaguje. Innego wytłumaczenia dla tej postawy nie ma. Moim zdaniem on już po tym twicie,
który pokazał przecież przedstawiciel Rosji w Radzie Bezpieczeństwa, bo on pokazał kartkę z tym Thank you USA i tym zdjęciem wybuchu, powinien zostać zmieciony z polskiej polityki. Platforma powinna absolutnie się go pozbyć i powiedzieć, tego człowieka nie widzimy już w naszych szeregach. Nic takiego się nie stało. Moim zdaniem rzeczywiście Sikorski musi mieć jakąś nadzwyczajną wiedzę o tym, co robił Donald Tusk w relacjach z Rosją, że rzeczywiście ten go nie potępia, tylko im bardziej absurdalne tezy ten wygłasza, to Donald Tusk jednak uważa, że wszystko jest w porządku. Obserwujemy politykę europejską i wydaje się, że nawet w Niemczech, które współpracują z Federacją Rosyjską, a przez lata współpracowały bardzo blisko. Dzisiaj ta współpraca ma bardziej zakamuflowany charakter. Sytuacja, w której teraz miałaby powrócić do władzy Angela Merkel czy Gerhard Schröder, tak? Czyli sztandarowi twórcy tej prorosyjskiej linii, jest raczej niewyobrażalna. No, mamy głosy mediów establishmentowych niemieckich, które tą prorosyjską politykę krytykują. Mamy badania opinii publicznej, w których ona jest również poddawana krytyce. Także niemiecka Hadecja krytykuje obecną politykę kanclerza Scholza. Tymczasem w Polsce współtwórcy polityki Angeli Merkel, jak Donald Tusk, czy współtwórcy polityki Gerharda Schrödera, jak Aleksander Kwaśniewski, czy Leszek Miller, mnóstwo tych spotkań, przyjaźń pomiędzy tymi politykami SLD, jak gdyby nigdy nic, przechodzą nad tym bez żadnej refleksji do porządku dziennego. Nie widać jakiejś zmiany, jakiejś refleksji. Jak myśli pan, z czego to wynika? No, muszę panu powiedzieć, że rzeczywiście ta próba przefarbowania Donalda Tuska na polityka antyrosyjskiego i proukraińskiego rzeczywiście jest operacją zakrojoną na szeroką skalę i ten ostatni spot, no ta gigantyczna wpadka jednak piarowców Platformy, no jest tego doskonałym przykładem. Ale rzeczywiście tutaj w Parlamencie Europejskim, o ile jeszcze na początku tej agresji Rosji na Ukrainę dosyć wstrzemięźliwie krytykowano politykę Niemiec i tylko niektórzy to publicznie przypominali, to teraz coraz częściej nawet ze środowisk Hadecji pojawia się ta krytyka, no bo rzeczywistość skrzeczy. Panie redaktorze, Niemcy zainwestowali w tę politykę obłaskawiania Rosji nie tylko, że tak się wyrażę, racje polityczne, ale gigantyczne pieniądze. Gigantyczne pieniądze. Ten skłon w stronę sprowadzania surowców z Rosji, no, kosztował gigantyczne pieniądze. I w tej chwili w panice poszukują źródeł zaopatrzenia w ropę naftową i gaz z innych źródeł i są gotowi płacić za to każde pieniądze. W pośpiechu zbudowali dwa pływające gazoporty, bo oni przez wiele lat bazowali na tych dostawach gazu i w sytuacji, kiedy Putin im zakręcił kurki, nawet gdyby zaoferowali za dostarczany gaz jakieś niebotyczne pieniądze, to nie byli w stanie go sprowadzić, bo nie mieli jak go przetransportować do swojego kraju i rozprowadzić rurociągami po Niemczech. Więc w pośpiechu zbudowali dwa pływające gazoporty. To w oczywisty sposób przekłada się na ceny energii w Niemczech. Społeczeństwo jest absolutnie niezadowolone. To pokazuje kompletną klęskę polityki niemieckiej. Natomiast w Polsce ma pan rację. Ja nie słyszałem absolutnie ze strony Platformy, a nawet szerzej całej opozycji, jakiejś polityki, jakiegoś stwierdzenia krytykującego to, co robiła Platforma przez wiele lat. Bo ona powielała politykę niemiecką, a więc była także skrajnie prorosyjska i to wszystko uległo bankructwu. Bogu dzięki, panie redaktorze, i właśnie o tym była debata nie dalej jak wczoraj, zabierałem w niej głos.
chodzi o taki program Repower EU, on się tak nazywa, to jest odwrót od surowców rosyjskich, no ale próbuje się w ten sposób no jakby nawet pokazać pieniądze, żeby kraje się odwracały od tych surowców, budowały nowe gazociągi, nowe naftociągi. Natomiast ja podkreśliłem, że rząd Prawa i Sprawiedliwości od 8 lat, nie czekając na Unię Europejską, a wręcz przeciwnie, działając inaczej niż ona podpowiadała, uznał, że Rosja jest groźna, że wykorzystuje surowce energetyczne jako broń i się do tego przygotowywał. I mamy tego pozytywne rezultaty. Jesteśmy jednym z niewielu krajów unijnych, którzy po zakręceniu tych kurków i naftowego, i gazowego, jesteśmy przygotowani do normalnego funkcjonowania. To muszę panu powiedzieć, że dopiero przebija się do europejskiej opinii publicznej. Panie pośle, na koniec jeszcze jedno pytanie. Donald Tusk i pana adwersarze polityczni odpowiadają tak, co było, to było, ale dzisiaj takie wypowiedzi jak pana są rozbijaniem jedności europejskiej. Potrzebna jest jedność państw Zachodu, a postawa rządu polskiego rozbija tą jedność i w gruncie rzeczy jest działaniem na rzecz Rosji. Mamy minutę. Prosiłbym o odpowiedź na tą linię, którą przedstawia między innymi Donald Tusk. Panie redaktorze, najpierw musimy stanąć w prawdzie. Naprawdę, skoro nawet CDU, niemieckie CDU, bije się w piersi i mówi, że no wprawdzie już bez Angeli Merkel, bije się w piersi i mówi, popełniliśmy potworne błędy w polityce wobec Rosji. Polska miała rację. Najwyższy czas, żeby Platforma także się do tego przyznała. Popełniliśmy błędy, popieraliśmy ślepo to, co robili Niemcy, ale teraz zobaczyliśmy na własne oczy, że Rosja jest imperialna i zjednoczmy wysiłki, żeby z nią walczyć. Pan eurodeputowany Zbigniew Kuźniuk był dzisiaj moim gościem w programie W Punkt. O Rosji i Ukrainie będziemy rozmawiać także za chwilę, a będzie ze mną rozmawiał gość niezwykły. Jurij Szczerbak, ukraiński pisarz, były ambasador Ukrainy w NATO, były minister ukraińskich rządów, dzisiaj walczący o sprawę ukraińską na Zachodzie. Bardzo dziękuję panu posłowi. Zostańcie państwo z Telewizją Republika. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam.